Ну, понятно, что в таких играх те моменты, которые у тебя в начале игры появляются, надо забивать. Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli na początku meczu pojawiają się możliwości strzelania bramki, i to trzeba je wykorzystać. U nas oni byli, no my ich nie zabili, potem sami sobie połowy. Mieliśmy tę sytuację, niestety nie wykorzystaliśmy i sami sobie sprowokowaliśmy bramkę, którą straciliśmy. No i естественно, усилили, оказали, силу. Tak naprawdę przez to, że taka sytuacja nastąpiła, to myśmy tylko sił dodali naszym przeciwnikom. Поэтому думаю, что сегодня была не наш день, не наша игра, но мы сделаем выводы и поздравляю соперников. Powiem tak, nie był to na pewno nasz dzień, to na pewno nie był nasz mecz, ale na pewno wyciągniemy z tego powodu wnioski i przede wszystkim gratulujemy przeciwnikowi zwycięstwa. Czekamy na pytania. Wydaje mi się, że to nie tylko chodzi o drugą połowę. Przede wszystkim w drugiej połowie musieliśmy starać się wyrównać, bo przegrywaliśmy po pierwszej połowie meczu. Alert24legiasport.pl. Ja chciałbym poprosić pana trenera o ocenę tej pierwszej sytuacji bramkowej. Z doświadczenia pan trener był bramkarzem. Czy gdyby mógł ocenić pan zachowanie Arkadiusza Malarza przy tej bramce i czy uważa, że to był błąd naszego bramkarza? My nigdy nie szukamy winnych. Nie zrozumieli się, tak naprawdę nie było dobrej komunikacji między nimi, z tego wyniknęła ta sytuacja. Wszyscy? Go. Komentarz naszego spotkania w Szczecinie i stwierdzenia komentatorów, że każde zagranie w defensywie kosztuje mnie jeden dzień życia, to powiem, że dzisiaj ten mecz kosztował mnie może 2 lata. Spotkanie niezmiernie trudne. Nie ma się w ogóle co czarować. Zespół Legii w operowaniu piłką bił nas zdecydowanie. Nie mogliśmy grać naszej gry, bo przeciwnik bardzo wysoko, agresywnie grał, ale tą jego agresywną grę przeciwstawiliśmy tym samym. Mniejsze umiejętności piłkarskie nadrobiliśmy walecznością, graniem blisko siebie, bo to był jeden sposób, aby się Legii przeciwstawić. I trzeba było mieć też odrobinę szczęścia, bo one przynajmniej dzisiaj było przy pierwszej bramce, gdzie nieporozumienie stopera z bramkarzem skrzętnie wykorzystał Wojtek Kędziora, który strzela jak karabin maszynowy, co mnie nie cieszy. Ta bramka dała wiarę chłopcom, że jesteśmy w stanie, mimo tego, że gramy głównym kandydatem do awansu z zespołem, który wiosną wygrał wszystkie mecze, stracił jednego gola, jednak tutaj zawalczyć o punkty. I po przerwie bardzo ładna akcja. Dobra dwójkowa Ziajki z lewą skończyła się świetnym dośrodkowaniem i właśnie spokojem Miszaka, czego zabrakło w spotkaniu 3 dni temu w Szczecinie. 2-0 to już więcej spokoju, przeciwnik rzucił się na nas, no bo nie miał nic do stracenia, nadziało się na kontry. Wyprowadziliśmy ich 4, jedną skończyliśmy golem, pieczętując w ostatnim minucie przedłużonego czasu gry na nasze zwycięstwo. Jest to na pewno sensacja. Jestem niezmiernie dumny z chłopców, że no nie mając takiego składu mocnego i ani budżetu takiego jak Legia, to myślę, że zapisaliśmy się w historii polskiej piłki. Bo przynajmniej w tym sezonie w spotkaniu 2 meczów z Legią jesteśmy niepokonani. Co na pewno podbuduje nas i da nam wiarę na to, że możemy się w tej ekstraklasie utrzymać, bo myślę, że swoją postawą na to zasługujemy. Dziękuję. Czekam na pytanie.